wizerunku jakby nawet społecznościowym. Może Janusza, dobrze. Janusz, zgadzasz się na publikację swoją? Nie ma problemu. Okay. Ja jestem osobą publiczną, nie żadnym. Nie ukrywam. Ja też, ale jakby wolałbym swój wizerunek jakby zostawić sobie. Ale pański wizerunek jest wspaniały, no przecież. Z tego co wiem, to na 100 kobiet zapytanych, to 99 pan dostaje 5 punktów na 5. Bo tak. Jakby dostaliśmy od pana pismo tutaj, które było skierowane. Ale ja może przy sobie, tak, nasze stowarzyszenie. To stowarzyszenie nazywa się Niebieska Alternatywa 55. Zainicjowaliśmy pierwszy krok z naszej działalności, czyli to się nazywa Festiwal Czterech Kultur. To nie jest nasz pomysł. Te cztery kultury. Tylko my, drodzy Państwo, aplikujemy do Łodzi. W Łodzi, jak Państwo wiecie, ten festiwal trwa już kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście lat. I my po prostu taką miniaturę zrobimy dla naszych mieszkańców. A ponieważ ten pierwszy krok wiąże się z tym, co zaproponowałem panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi, prezydentowi obecnemu, tak, no to może... Ta propozycja jest zbyt daleka, no ale taka ona jest dalekowzroczna. Dalekowzroczna, czyli ja posiadam w swoich zbiorach, powiedzmy... Zapraszamy, bo brakuje kobiet. Nie, no więc to ta nasza propozycja jest związana z tym, żeby mieszkańcom Częstochowy i nie tylko, bo przecież spoza granic Częstochowy też ludzie przyjeżdżają, bo mieszkają na wsi, a pracują tutaj, tak? No. Niektórzy chcą wyprowadzić się na wieś po to, żeby nie płacić podatków tak wielkich, największych. Dobrze, ale jakby z czym pan przychodzi? Jakby, bo podatki ale pan, przepraszam, pan mi przerywa. No tak, tak, ale nie, no to inaczej. Czy my mamy limitowany czas? Tak. Limitowany, nie mamy czasu. 25 minut maksymalnie. Trochę mało. No to wie pan, takie są przyjęcia interesantów i tak byśmy mogli panu odpowiedzieć na piśmie, ale chciałem, żeby pan przyszedł i porozmawiał. Dobrze, czyli tak, proponujemy ekspozycję naszych dzieł z naszego magazynu, z naszych archiwum, częstowscy artyści na korytarzu Urzędu Miasta i w pokojach Urzędu Miasta. Co pan naczelnik na to? Do Urzędu Miasta nie ma takiej możliwości, żebyśmy przyjęli te obrazy, bo to ze względu pierwszy na ubezpieczenie, które gmina jakby rozpisuje na początku roku, ale propozycja jest taka, żeby po prostu poszukać miejsca, na przykład czy to będzie Miejski Dom Kultury, czy Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater. To jest jakby dwie możliwości zorganizowania wystawy, gdzie te obrazy by były jakby bezpieczne, a nie by były wystawione jakby tam w Urzędzie Miasta, bo to nie jest przestrzeń galerii i to nie jest przestrzeń wystawiennicza, gdzie te obrazy można jakby prezentować. Proszę. Tak. Panie naczelniku, jest pan w błędzie, ponieważ jak pan wejdzie do Urzędu Miasta, spaceruje pan w korytarzach, czy na korytarzach, czy na klatkach schodowych, pionowych, czy poziomych. Tak. Różnie to było w komisji śledczej pana Rybina. Proszę pana, jak teraz byśmy poszli do Urzędu Miasta, to pan sobie wyobrazi, że w każdym pokoju, może nie w każdym, ale w ostatnim byłem w 10 pokojach, na ścianach wiszą obrazy, na korytarzach wiszą. Które są własnością gminy. Dobrze, to w takim razie odwracam kartę, bo to jest taka częstowska ruletka, panie naczelniku. Ja daję w prezencie gminie te obrazy pod warunkiem, że będą musiały tam, gdzie ja wskażę, na korytarzach i w pokojach. Zgadza się pan? Znaczy ja nie mogę się mówić, że się zgodzić, bo ja nie zarządzam jakby korytarzami, tak? Ale to jest jakby też inne rozwiązanie, tak? Nie. Ale czy by pan, nie zastanawiał się pan nad tym, żeby zrobić po prostu tą wystawę w ramach tego festiwalu, żeby tak zaprezentować w takim miejscu? Panie, panie naczelniku, może pan jeszcze chodził do gimnazjum w czasie, kiedy... Nie, nie chodziłem. Gdzie nie chodził pan do gimnazjum? A w 98 roku co pan robił? Co robiłem w 98 roku? Tak. Koszykówkę grałem. Ale w jakiej szkole pan był? A muszę panu się tłumaczyć, czy to jest rozmowa o pracy, bo ja też nie wiem. Mogę panu zapisać tam jakby całe moje portfolio. Ale proszę nie być człowiekiem wstecznie urbana. Ja pana grzecznie pytam. No, to jest grzeczna nasza rozmowa. Chodziłem do szkoły podstawowej. Aha, do podstawowej. A pan? W 98? Tak. Byłem a w sumie nie, niech pan nie odpowiada. Byłem autorem, ja obrazami operuję, bo ja mam słabą gadkę. Byłem autorem tejże wystawy w muzeum. Tutaj, naszym częstochowskim. Rzeczy same.
A kiedy pan chciał to, jakby tą ekspozycję pokazać? Ale wie pan, najpierw uzgodnijmy, czy przyjmiecie w prezencie 55 obrazów. No to muszę porozmawiać też jakby z prezydentem. Bo wiem, to może zrobimy spotkanie z panem prezydentem. No myślę, że na to będzie trochę dłużej trzeba poczekać niż no do mnie. To bierzmy się kochać powoli ludzi, bo szybko odchodzą. Okej. Okay. Przecież będą wybory, pan Matyjasz się przegrywa. Ale ja jestem urzędnikiem, proszę pana. Ja się nie zajmuję wyborami. Ja się zajmuję tym, co za co odpowiada ten wydział. Ja się nie zajmuję przyjmowaniem obrazów od prywatnych kolekcjonerów czy artystów. Taką rzecz dla bardzo źle, że pan gardzi prywatną kolekcję. Nie gardzę, dlatego jest tutaj pani dyrektor z muzeum, bo muzeum prowadzi taką działalność, że może przyjmować kolekcję. Ale czy pan nie zrozumiał? Moja intencja jest w urzędzie miasta, nie rozumiem, w muzeum. Rozumiem. Ja do muzeum aplikowałem kilka razy, żeby zrobić po 90 roku wystawę zero od zero. Zero od to mam zero. Taką propozycję. Tak. Proszę jakby te prace, które by chciał pan przedstawić i przekazać. Sfotografować, tak. Opisać i wtedy będziemy jakby tak rozmawiać. I, bo... Tak, ja przekazuję w prezencie, co państwo z tym zrobicie, to wiadomo. No nie, no jakby zobowiązujemy się wtedy do tego, żeby była ta ekspozycja, tak? Tak, na korytarze, no to wie pan, pokoje, jest tak, że rozmawiamy. Czy pan zaproponował panu jakąś inną, na przykład nie urząd miasta, tylko jakąś inną halę wystawową? No to zaproponowałem, ale jakby została zrzucona ta propozycja. Ale co pan powiedział? Muzeum? Gaudemater i Miejski Dom Kultury. Miejski Dom Kultury. Miejski Dom Kultury. I Gaudemater, dwie propozycje panu dałem. Powiem, że tam jest jakby czas krótszy na oczekiwanie. Ja odpowiadam od razu. Miejski Dom Kultury jest za daleko, tam frekwencja jest zerowa. Mało ludzi nam chodzi, to na pewno nie jest zero. No nie jest zero, to jest 10-15% tam ludzi chodzi, powiedzmy, na to, co, jakie etapy są. Następnie, Gaudemater to może być wystawa miesięczna maksymalnie, a mnie to nie odpowiada. Ja chcę ekspozycję stałą do końca życia. Mhm. I trzy, pan zaproponował jeszcze muzeum. Muzeum. Ja proponowałem muzeum poprzednim dyrektorom, pan Tadeusz Wiersiak, pan Janusz Jadczyk, po tej wystawie, wie pan, ale nie pracujecie panowie już. Ja wiem, ale na tę wystawę ja wydałem 50 tysięcy na katalogi, na plakaty, na symultane zamieszkanie. Było, tak jak było. O tym, ale przepraszam, jeżeli pan historii nie chce poznać mojej działalności, to przepraszam bardzo, ale pan mnie lekceważy w tym momencie. To było i będzie. To było i będzie. To proszę mnie nie lekceważyć. Historię trzeba znać. A ja panu teraz daję lekcję historii. Dobrze, to ja bym przyjął. Ale ja nie potrzebuję od pana lekcji historii. Jasne. Ja bym proponował tak, żeby pan sfotografował te prace, które pan ma, albo tam w formie... I przekazuje w prezencie dla mnie. Nie, nie przekazuje pan w prezencie. Wysyła pan uzupełnienie do tego pisma, które pan złożył po rozmowie ze mną, że chcę zobaczyć, co to znaczy, jest. Miasto nie wiadomo, czy przyjmie ten prezent? No nie wiadomo. Nie wiadomo. Proszę pamiętać, że to też jest urząd. Tu wszystko jakby odpowiadane jest na piśmie. Jasne. Pan, to teraz mam taką propozycję. A kto za tę sprawę odpowiada w urzędzie? Prezydent. Nie było nigdy takich też sytuacji, że na przykład, nie wiem, Miejska Galeria Sztuki otrzymywała obrazy bądź muzeum, i które są na stanie gminy i to jest jakby gminy są te materialnie skwalifikowane i po prostu wyszło tak, jak tutaj mam przekazać. Tak? Jakby to jest, ktoś przekazuje albo muzeum, albo Miejskiej Galerii Sztuki, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że one mają do śmierci wisieć na przykład, czy do kiedy pan tam chce, bo tak jak pan powiedział, to jest urząd, my jesteśmy urzędnikami, a później może ktoś inny mieć inną wizję na tą przestrzeń. Tak? Może być, nie wiem, remontowany urząd, mogą być jakieś jednostki, dlatego zaproponowałem panu wystawę czasową, bo mówił pan o festiwalu czterech kultur. A jeśli pan się interesuje, rozumiem, dlatego proszę jakby zeskanować, ale myślę, że nikt się nie zobowiąże i nie podpisze takiego dokumentu, żeby one wisiały na przykład tam 50 lat na tych korytarzach. Ja bym myślał, że więcej lat. Przecież proszę sobie wyobrazić, że na Jasnej Górze ludzie dają dary i te rzeczy wiszą w muzeum. Pan jest fachowcem, pan jest tylko naczelnikiem. Naczelnikiem się bywa, a fachowcem się jest całe życie, panie naczelniku. Ja myślę tak, że bardzo dobre spotkanie. Ja nie przedstawiłem, to jest Artur Tyl, Janusz Karczewski. Nie przedstawiłem swoich kolegów, to robię teraz. No tak, nasza działalność jest teraz nową działalnością w Częstochowie, ponieważ